siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty set, a na kolejny odcinek z cyklu Odliczamy do Plus Ligi zapraszają Was Piotr Złoch i Filip Kurfanty. Omówiliśmy już ósmą drużynę Plus Ligi z poprzedniego sezonu, czyli Indyk Pola ZS Holsztyn. Mieliście okazję posłuchać o nich wczoraj. No a dzisiaj Cerrad Enea Czarni Radom, czyli siódma drużyna, zgodnie z tą utartą już kolejnością, z jaką wam prezentujemy drużyny. Dzisiaj przyszedł właśnie czas na Radomian. Jeżeli chodzi o historię Radomia, no to w zasadzie ta historia chyba była zapisana złotymi zgłoskami przede wszystkim w latach 90. Jeszcze wtedy nie była to co prawda Plus Liga, nie była to profesjonalna liga siatkówki, natomiast no oni wtedy zdobywali dwukrotnie brązowy medal Mistrzostw Polski w 94 i 95 roku, no i w gablocie jedno trofeum, czyli Puchar Polski w 99 roku zdobyty. Potem niestety, ale klub przestał istnieć, rozegrał dwa sezony na poziomie Polskiej Ligi Siatkówki. W sezonie 2000-2001 czwarte miejsce, 2001-2002 miejsce dziesiąte, spadek do niższej klasy rozgrywkowej. No i po sezonie 2002-2003 Czarni Radom w ogóle przestali istnieć. Tradycje radomskiej siatkówki, chociaż kibice czarnych akurat nie chcieliby tego w taki sposób pojmować i raczej tego tak nie pojmują, natomiast no, te tradycje próbował kontynuować klub Jadar Radom, gdzie oczywiście no, nazwa sponsora jakby weszła do nazwy klubu również, no ale sami Czarni Radom, czyli taki twór powiedzmy z historią, z też mocnym zapleczem kibicowskim, odbudowywał się od drugiej ligi w 2008 roku, powrócili do rozgrywek pod szyldem czarnych, spędzili w tej drugiej lidze 4 sezony, awansowali do pierwszej ligi i od razu w kolejnym sezonie awansowali również do Plus Ligi i już sezonów w Plus Lidze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem z rzędu. No i jeżeli chodzi o te sezony, no to z czym ci zapadli najbardziej pamięć? Albo która drużyna? Najbardziej w pamięć chyba debiutancki sezon Raula Lozano, któryś tam kolejny przypadek tego, że klub awansuje z jakiejś niższej ligi i wymienia sobie trenera, po czym jakby wrócili do pracy z Robertem Preglem i jak myślę Cerrad Enea Czarni Radom, to jakoś szybko przychodzi mi do głowy właśnie Robert Pregel jako taka postać chyba najdłużej osiadła właśnie w radomskim zespole, a wcześniej jeszcze bym wskazał na pewno Wojciecha Żalińskiego. W zasadzie pytanie, czy w tym momencie Pregel nie jest najdłużej też pracującym trenerem w lidze. Nie wiem, czy myślałeś nad tym? Nie zastanawiałem się nad tym, a bardzo możliwe, że tak jest. No więc właśnie, więc postać Roberta Prygla to takie spoiwo ostatnich kilku sezonów. Sezony no mniej więcej w środku tabeli, tak? To Czarni nigdy nie musieli walczyć o utrzymanie do ostatniej kolejki. Było miejsce piąte w sezonie 18-19, w którym to no, bardzo mocno no, na noże walczyli z Aluronem, Wirtu Wartą Zawiercie wtedy. Nie udało im się wygrać tej rywalizacji o awans do półfinału, no ale skończyli na miejscu piątym. No i to było najwyższe miejsce po tym powrocie do Plus Ligi, poza tym miejsce szóste, raz miejsca siódme, trzy razy, raz miejsce dziewiąte, raz miejsce dziesiąte. Czyli wszystko w okolicach takich stanów średnich. Trochę brakuje czarnym do przybliżenia się do tych najbogatszych zespołów, do tych zespołów, które no, jednak zdominowały nasze rozgrywki plusligowe w ostatnich kilkunastu nawet sezonach w przypadku co po niektórych klubów. No i siódme miejsce na koniec sezonu. Ja uważam, że to był wynik mniej więcej na miarę potencjału czarnych w poprzednim sezonie. Tak, czarni po powrocie do Plus Ligi nie zajęli jeszcze miejsca poniżej dziesiątego, chociaż w zeszłym sezonie już tak na moment się poniżej tego miejsca dziesiątego pojawili, bo 18 kolejka to było już 11 miejsce w tabeli, po czym jakiś taki niespodziewany trochę zryw nastąpił. Kilka elementów się ze sobą zazębiło i radomianie zaczęli robić pewnego rodzaju furorę, o ile wcześniej w 7 spotkaniach wygrali tylko jedno, po czym przyszły 4 kolejne wygrane z Resowią, z Warszawą, ze Strzębiem, z Suwałkami, przegrany tiebreak ze Skrą i wyglądało, że zaczęli łapać odpowiedni gaz na właściwy moment sezonu, po czym te rozgrywki zostały przerwane przez epidemię koronawirusa, no ale na moment pauzy radomianie zaczęli wyglądać dość imponująco. Tak, no tam ta zapowiadana, wizowana na poprzedni sezon 7 no wyglądała na papierze, no bardzo solidnie, no na pewno na awans do playoffów, tak, no i tyle, że nagle potem okazało się, że w zasadzie te nazwiska, które miały grać przestały, bo Wojciech Włodarczyk miał tam być liderem zespołu, a nie był, i w zasadzie
Jakbym miał z konkretną postacią kojarzyć to odrodzenie się czarnych w poprzednim sezonie, no to myślę, że to był Brandon Sander, brat Taylora Sandera, czyli mamy, no nie wiem, z nielicznych braci, nie było w tych wiele braterskich historii w Plus Lidze, no i Brandon Sander, młodszy brat Taylora, no i on w zeszłym sezonie naprawdę zrobił na mnie dobre wrażenie, no i wydaje mi się, że no bez jego gry byłoby trudno, no ale był jeden element, który trzymał poziom gry przez cały sezon, a już go nie ma w Radomiu, czyli mówię tutaj o Karolu Butrynie. Tak, zabraknie zdecydowanie trochę. Podobny uważamy element układanki kluczowej, jak to było w przypadku zeszłego sezonu w Suwałkach, czyli Nikolasa Szerszenia. Tak teraz Karola Butryna byłoby takie z drużyny jak Radom bardzo trudno zastąpić i uważam, że nie udało się tego zrobić, co brzmi trochę w sumie przewrotnie, biorąc pod uwagę, że do Radomia trafił etatowy bądź co bądź reprezentant Polski, ale jeszcze wracając do tamtego sezonu, no to ty wskazałeś Brandona Sandera, a ta seria dobrych wyników pojawiła się niejako w bardzo podobnym momencie, gdzie do składu skoczył Michał Kędzierski za Dejana Wincia. I to też był dla mnie taki trochę symbol odbudowy, czy też odpalenia radomskiego zespołu. No tak, tak, tak. To na pewno szukał tej podstawowej siódemki Robert Prygiel, no i w końcu ją znalazł w pewnym momencie sezonu. No i właśnie Kędzierski z Butrynem bardzo dobrze wyglądali. Sander dokładał wysoką skuteczność w ofensywie. Cały czas jeszcze, powiedzmy, dość wrażliwy w defensywie. Ale ten element ofensywny był no, naprawdę na wysokim poziomie. Właśnie, no w zasadzie sezon, bym powiedział, odrobinę bez historii. Tę historię najpiękniejszą napisał Karol Butryn. Zobaczymy, jak teraz będzie się spisywał w Asekoresowi Rzeszów. Natomiast no, on był no, ewenementem statystycznym, ale i też ewenementem, no, jeżeli chodzi o wizualną grę, bo no, sobie nic nie robił z blokiem. Tak? To mało jest takich atakujących w lidze, których ja byłbym w stanie gdzieś tam z pamięci sobie przypomnieć, gdzie po prostu miałeś wrażenie, że on ośmieszał rywali. W zasadzie no, piłka, no, wystarczyło mu dociągnąć piłkę mniej więcej na wysokość antenki i on jakoś tam, pomimo tych swoich niby niespecjalnych warunków fizycznych, jeśli chodzi o wzrost, no to on po prostu rozbijał blok. No i to będzie, no, myślę, bardzo duża strata dla Radomia. No ale może po prostu dżingielek i zacznijmy mówić o tym, kto tam jeszcze odszedł i w jaki sposób Prygiel postara się te ubytki pouzupełniać. Szósty set. Karol Butryn, już powiedzieliśmy. No to może od tego zacznijmy. Dawid Konarski, Jastrzębski Węgiel. To chyba nie tak miało być, panie Dawidzie. Trochę kontrowersyjna postać polskiej siatkówki, mam wrażenie, Dawid Konarski, bo jakoś nie zbiera zbyt pochlebnych opinii ten zawodnik, mimo tego, że regularnie od lat utrzymuje się w kadrze Polski, która jest bardzo mocną reprezentacją i to jest trochę dziwne, jak mówimy o tym, że Karol Butryn, który z reprezentacją Polski ma niewiele wspólnego, a będzie na tej pozycji osłabienie, jeśli trafił tam Dawid Konarski. No ale ja, mimo wszystko, że to brzmi dosyć dziwnie, to wyżej sobie cenię Karola Butryna, zwłaszcza po takim sezonie. No a Dawid Konarski ostatnio chyba nie ma najlepszej pasy. Wrócił z Turcji do Jastrzębia i tam uważam, że spisywał się poniżej oczekiwań. Pojawiły się z nim wywiady, że chciałby się udać do Azji, że wyjedzie z Polski, jednak na przykład w Korei mu w drafcie nie wyszło, nie został wybrany. No i dosyć późno został zdelegowany czy zdegradowany do drużyny z Radomia, no ale myślę, że liczył, że inaczej zakotwiczy. Na lodzie został w pewnym momencie. No musiał szukać składu. Te tematy pandemiczne też powodują, że zawodnicy, to jeżeli nie muszą, to też nie specjalnie chętnie próbują swoich sił, może poza swoimi rodzimymi ligami. No ale składy były pozamykane, no i no, gdzieś zwolniło się miejsce w czarnych Radom, bo Radom tak powoli budował ten skład. To nie było, niektóre drużyny już było wiadomo, w jaki to będzie zestawienie bardzo szybko, no czarni gdzieś tam te swoje karty odkrywali powoli. No i trafiła się okazja na rynku, no i trafił Dawid Konarski. Jeszcze tak a propos Konarskiego, no on ma trochę niewdzięczny styl gry jak na atakującego, w sensie taki niewdzięczny, jakby niewdzięczni są kibice, którzy go oceniają, bo on po prostu nie popełnia zbyt dużo błędów, natomiast on nie kończy, to nie jest taki, nie wiem, no Bartosz Kurek, dajmy na to, to nie jest czysty Terminator. Tak, to nie jest czysty wulkan energii, siła, jakaś taka eksplozywność, skoczność, to nie jest Mariusz Wlazły. Natomiast no, on moim zdaniem wyciska bardzo dużo ze swojej kariery, no też rewelacyjny blok, tak? Więc mówię, na to też warto zwrócić uwagę.
No ale no, już na poziomie ofensywnym, no to Karol Butryn po prostu w zeszłym sezonie był od niego dużo, dużo lepszym zawodnikiem. No i ja też, znaczy dużo, dużo lepszym, lepszym, o tak, może po prostu lepszym zawodnikiem, no i też na pewno jeszcze z potencjałem na rozwój. Dawid Konarski przychodzi, no myślę, że to jest niezłe zastępstwo, jakby nie róbmy z Dawida Konarskiego zawodnika, który, nie wiem, no jest jakimś kaleką boiskowym, no bo to jest, uważam, cały czas niezły, dobry atakujący, jak na poziom ligi. Mhm. Tak, ja też nie chciałbym robić z Dawida jakiegoś ułomka, ale mimo wszystko jednak, zresztą nie jest wstydem być trochę gorszym od Karola Butryna w takiej dyspozycji, w jakiej on był właśnie w minionym sezonie, ale jeśli mam ocenić tę zmianę na pozycji powiedzmy pierwszego atakującego, bo jeszcze nie mówiliśmy o Danielu Gąsiorze, no to sądzę, że właśnie Czarni się osłabili. Do pary z Dawidem Konarskim, wspomniany przed momentem dosłownie Daniel Gąsior z AZS-u AGH Kraków, tak się prezentuje, para atakujących. Radomia, tu też krótka historia z zeszłego sezonu. Do Radomia trafił Łukasz Zugań, który zastąpił Michała Filipa, który udał się do Bydgoszczy w trakcie sezonu. Także trochę tam tych ruchów kadrowych w Czarnych się wydarzyło, bo przecież nawet Alan Szkiet pierwotnie miał być jako przyjmujący Radomia i wylądował tam finalnie Brandon Standard, który chyba dobrze to jakby wykorzystał i dobrze się to skończyło. Teraz może być podobnie właśnie, że tak dosyć późno trafił Dawid Konarski. Może się okaże, że jednak jest tym najważniejszym ogniwem Radomian, aczkolwiek trudno mi w to wierzyć. Daniel Gąsior, trzeci najlepiej punktujący zawodnik pierwszej ligi w poprzednim sezonie. 25 lat, AZS AGH Kraków w zeszłym sezonie. No ale myślę, że on też przychodzi się uczyć tego wyższego poziomu rozgrywkowego. No i dalej może kolejne pozycje. Jak już mieliśmy atakujących ze skrzydła prawego, no to przyjmujący w zeszłym sezonie Sander, Włodarczyk, Protopsaltis i Firszt. Firszt i Sander zostają, no i dołącza Lukas Loch i to jest dla niego powrót do Plus Ligi. Tak, powrót, on w 2015 roku skończył sezon z Zaxu, wrócił do Brazylii. Dwa sezony w Brazylii, po czym znów wyruszył do Europy, do Halkbanku Ankara, gdzie w sumie udane jego rozgrywki. I znów na dwa sezony wrócił do swojego kraju, występował w barwach sesji São Paulo. Klubowy kolega Fabio Rodriguez'a, który zameldował nam się w Plus Lidze, w barwach, zamelduje się właściwie dopiero w Plus Lidze, w MKS-ie Będzin. Tak, no i... Dość kontrowersyjna postać trochę chyba jak Dawid Konarski. Tak, jeśli trochę... go sobie przypomnimy z Zaxy. Tak, no właśnie kontrowersyjna, no ale to był zupełnie inny Lukas Loch. To jakby był jeszcze to młody zawodnik, który jeszcze cały czas rozwijał się, cały czas uczył się tej siatkówki, spadło na niego bardzo duże oczekiwanie, też myślę trochę oceniany jako taki talent, który miał zabłysnąć wtedy w tej Zaxie. Natomiast no ja go kojarzę głównie z fatalnego przyjęcia i generalnie niespecjalnej ofensywy. Więc on po prostu będzie próbował napisać nową kartę w rozgrywkach Plus Ligi, no i myślę, że powinno mu się to udać. No, to jest tak, że no było nie było, jest to podstawowy przyjmujący trzeciej lub czwartej drużyny Ligi Brazylijskiej w zeszłym sezonie. Nie wiem, czy pamiętasz, no tam Sesi São Paulo albo Ses Rio de Janeiro, to chyba jakoś tak dwie drużyny. Czy Sesi São Paulo, tak, a 5 lat minęło, więc ja myślę, że on sporo mógł się też nauczyć i skoro zagrał dobry sezon w Halkbanku, to można jakby wykluczyć to, że znów nie zaklimatyzuje się w Polsce, skoro w Turcji mu kiedyś się już udało, no to tym bardziej teraz jest szansa, że w Polsce już pod względem takiej aklimatyzacji czucia się w naszym kraju będzie trochę lepiej. Być może wtedy w Zaxie to właśnie zawiodło. No myślę, że tak. No i ja osobiście na tle nawet Protopsaltisa, no bo Włodarczyk aż tak dużo nie grał, ale na tle Protopsaltisa no chyba ten potencjał i formę sportową Lukasa Locha, no też reprezentanta Brazylii, no bo tak można go zdecydowanie określić. No uważam, że to jest tutaj ruch na plus dla Radomia. Reprezentanta Brazylii, ale tu też chyba warto doprecyzować, żeby tego jakby nie przesadzić, bo w 2018 roku on rzeczywiście był na Mistrzostwach Świata we Włoszech i w Bułgarii, ale to trochę dlatego, że po pierwsze nie było jeszcze Leala w tej drużynie, a po drugie kontuzjowany był Lucarelli z dwóch teraz etatowych właściwie reprezentantów Brazylii. Gdy były kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku, no to Lukasa Locha już w kadrze Brazylii nie było. Patrzyłem w statystyki ligi brazylijskiej, to on jakoś rewelacyjnie nie wyglądał, nie wyróżniał się w żadnym elemencie, nie był w czołówkach rankingów oprócz przyjęcia. To trzeba mu oddać, że akurat w przyjęciu te liczby jego wyglądały nieźle i w końcówce sezonu jak już chyba kontuzję miał, bo kilka meczów po prostu odpuścił, ani na moment się nie pojawił na boisku. Myślę, że z takim celem ma dołączyć do Radomia, czyli on też ma zabezpieczyć te elementy defensywne, no bo Brandon Sander, no to tak jak już wspominałem, on jeszcze trochę musi popracować nad przyjęciem. No i skład na przyjęciu oprócz Bartosza Firszta,
Moim zdaniem zeszły sezon taki nijaki. Spodziewałem się może w niej trochę więcej błysku, a nie przekonał mnie akurat ten zawodnik. Czyli nie ma za wielu szans do grania, a ja go pamiętam z takiego turnieju towarzyskiego w Krośnie przed tamtym sezonem właśnie, gdzie pojawiał się na boisku i za każdym razem mnie rozczarowywał, więc akurat ja nie miałem wobec niego dużych oczekiwań. Ciekawie wyglądał w Pre-Zero Grand Prix, aczkolwiek nie wiem, czy to może mieć jakiekolwiek przełożenie do tego, co Myślę, że niespecjalne, no ale to jest 21... Tak sądzę, no niespecjalne. Myślę, że 21-latek to też jest... No, będzie musiał pokazywać powoli potencjał do grania. No i czwarty przyjmujący, Artur Pasiński, a również pierwsza liga, Mickiewicz, Kluczbork w zeszłym sezonie. Coś kojarzysz zawodnika? Nie oglądałem dużo pierwszej ligi, więc z boiska, z wideo go nie kojarzę, ale sprawdzałem sobie jego statystyki i muszę przyznać, to jest ciekawa postać, bo to jest zawodnik, który zanotował najwięcej asów serwisowych, ale miewa mecze, gdzie potrafi zaserwować na przykład 7 asów, a oprócz tego ciekawa jest jego statystyka względem Nikolasa Szerszenia, bo Szerszeń miał na poziomie plus ligi 0,53 asa na set, a Pasiński miał 0,59, więc on miał tu statystykę nawet jeszcze lepszą niż Nikolas Szerszeń, tylko że to jest trochę różnica poziomów. Obserwować tak w pierwszej lidze, aniżeli w plus lidze, ale liczby tak, obiecujące. Imponujące, myślę, że no to ciekawe, czy będzie wykorzystywany jako zadaniowiec. Myślę, że się przekonamy. Michał Ostrowski, Bartłomiej Grzechnik, dwie postaci na środku siatki, które w zeszłym sezonie grały i będą grały dalej. Dawid Dryja z MKS-u Będzin, no i Wiktor Josifow. Myślę, że to jest taka postać, przy której warto się zatrzymać na dłużej. No tak, wydaje mi się, że no jak na środkowych dostępnych na rynku w zasięgu finansowym Czarnych, to taka postać jak Josifow to jest duże nazwisko i ja osobiście dużo sobie oczekuję po Wiktorze Josifowie, no i myślę, że on te oczekiwania powinien spełnić. Tak, myślę, że to bardzo dobry ruch, jeżeli chodzi o zastępstwo dla Alena Pajenka. Swoją drogą Słowenię do jakichś kilku sezonów trochę mnie już rozczarowywał, więc jakby spodziewałem się po nim więcej. Nawet kojarzę go z tego, jak wielkie wrażenie robił na mnie w ostatnich mistrzostwach Europy. Wyglądał fizycznie moim zdaniem genialnie, po czym jakoś nie zauważyłem, żeby to się przełożyło na to, co on prezentuje już na poziomie klubowym. Bardzo słaby sezon Pajenka. To już, no myślę, że to też, no to, że nie znalazł zatrudnienia nazwijmy to poważnej lidze takiej powiedzmy włoskiej, rosyjskiej, polskiej, tylko to, że trafia do Francji też o czymś mówi. No i tutaj myślę, że Josifow powinien być też kolejnym plusikiem, czyli tak jak mówiłem, że Loch powinien być plusikiem, Konarski minusikiem, tak Josifow plus względem poprzedniego sezonu. Myślę, że tak. On chociaż od wielu lat występował w lidze włoskiej, to już właściwie tej siatkówki spróbował na wielu różnych frontach. Był też zaliczył ligę rosyjską, VfB Friedrichshafen, czyli ligę niemiecką. 34 lata, kapitan byłej reprezentacji Bułgarii, bo po ostatnich kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich zakończył karierę. Bułgarzy nie zakwalifikowali się. Josifow był tam podstawowym zawodnikiem, dlatego on mimo, że już te swoje lata ma, no to jednak jeszcze na dobry międzynarodowy poziom się załapał. Niezły sezon we Włoszech, chociaż jeden z gorszych w ogóle jakby z tych wszystkich jego właśnie na włoskich parkietach, ale wyglądało to nieźle. Jak na mnie bardzo dobry ruch i to też jeden z tych, którzy mogą mocno odpalić, a trafili do Radomia późno, bo Dawid Konarski zakontraktowany bardzo późno, a Wiktor Josifow jeszcze później. Mhm. Tak, no więc te ruchy powoli się rozwijały. No myślę, że to będzie, znaczy też jest środkowy o takiej charakterystyce, powiedziałbym może defensywnej, bardziej? Czyli raczej lepszy jest w bloku niż w ofensywie. Tak, zgadzam się. Mi się wydaje, że on robi imponujące właśnie wrażenie jako blokujący. No i druga sprawa, zagrywka z wyskoku i potrafi tą zagrywką robić krzywdę, aczkolwiek nie zawsze są to akurat stricte asy serwisowe. Dawid Dryja, MKS Będzin, kolejna postać. No ten sezon w Będzinie nie był jakiś specjalny dla Dawida. Tam też kontuzje się przypałętały. Michał Ostrowski, Bartłomiej Grzechnik to no taki, mówię, to określenie, które raz na jakiś czas pada, ale dżem ligowy, a zawodnicy, którzy po prostu prezentują poziom, który no nie przeszkadza ich drużynie na parkiecie i raz na jakiś czas faktycznie trafi im się mecz dobry, natomiast no raczej przeciętniacy, chyba tak bym ich ujął. Okej, okay, tak w sumie podsumowując krótko tę pozycję, odszedł Alen Pajenk, odszedł Damian Boruch, Dawid Świdnik, Dawid Dryja, dla mnie lepszy zawodnik od Damiana Borucha, Wiktor Josifow, uważam, że w obecnej dyspozycji lepszy od Alena Pajenka, więc sądzę, że ta pozycja została wzmocniona. Rozgrywający Michał Kędzierski w zeszłym sezonie wygrał rywalizację z Winciczem,
No i teraz też będzie na pewno pierwszym rozgrywającym, bo nie sądzę, żeby Bartosz Zrajkowski z Politechniki Lublin był w stanie na dłuższym dystansie rywalizacji z Kędzierskim nawiązać. No może udowodni nam, że się mylimy. Natomiast no Kędzierski, no to ten sezon poprzedni, końcówka w szczególności, bardzo dobra. No i to myślę, że właśnie, no tylko pytanie, czy Kędzierski to według ciebie jest na przykład kandydat jeszcze na reprezentację? Jest dość specyficzny zawodnik, bo uważam, że on jest takim bardzo poukładanym, mało może takim wariatem tego pozytywnym słowa znaczeniu, tylko raczej taki, że wiadomo czego się po nim spodziewać, ale jest przy tym dokładny, solidny, nie gra za szybko i świetnie pasował mi do gry z Karolem Butrynem. Nie sądzę, żeby to tak dobrze działało z Dawidem Konarskim. Taki Łukasz Żygadło trochę, co? Bardzo fajne porównanie w sumie. Nie pomyślałem o tym. No właśnie, no i Bartosz Zrajkowski w zeszłym sezonie Lublin. A Kędzierski powinien być pierwszym rozgrywającym. No i tak samo jak i Kędzierski rozgrywającym, taki Mateusz Masłowski już nie będzie musiał rywalizować z Michałem Ruciakiem. Maciej Nowowsiak dołącza z SMS-u Spała, kolejna postać ze Spały, obok Czerwińskiego na przykład z Indykpolu AZS-u Olsztyn. No i Mateusz Masłowski tutaj chyba raczej plac do gry powinien mieć wolny, czyli raczej on będzie grał dużo i no i mam problem trochę z oceną Mateusza Masłowskiego, no bo to dla mnie nie jest aż tak wysoka skala talentu, raczej lepszy w obronie, a w tym przyjęciu no różnie bywa. Tak, jeszcze biorąc pod uwagę, że odszedł Michał Ruciak, no to sądzę, że Czarni się na tej pozycji osłabili i właśnie mocno jakby trochę obawiam się o poziom przyjęcia w radomskim zespole, chociaż jakby biorąc pod uwagę, że zakładasz, że masz nie najlepsze przyjęcie, to dobrze mi pasuje do takiego zestawienia właśnie Michał Kędzierski w roli rozgrywającego, ale zgadzam się, że Mateusz Masłowski raczej jest tym libero, który lepiej broni niż przyjmuje, a mocno się obawiam jego poziomu przyjęcia. Trener Robert. No i nie wiadomo w sumie czego się spodziewać po Macieju Nowowsiaku, ale no nie sądzę, ale żeby tak, jakąś znaczącą różnicę na plus względem Masłowskiego mógł tutaj przynieść. No czy względem Ruciaka, tak? A zwłaszcza Ruciaka, tak. Więc tak, więc podsumowując te wszystkie zmiany, Konarski, Gąsior, Dryja, Josifow i Nowowsiak, no i Bartosz Zrajkowski, to są nowe postaci. Najlepszy transfer? Waham się pomiędzy Lochem a Josifowem, ale biorąc pod uwagę tę niepewność, nie wiem czego dokładnie spodziewać się po Łukaszu Lochu, a wiem czego po Josifowie, to wybiorę sobie Josifowa. Ja też uważam, że Josifow, co też jest paradoksem, że nie uważamy, że Dawid Konarski jest największą gwiazdą, która trafiła do Radomia. Gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na doświadczenie reprezentacyjne i sukcesy, no to wydawałoby się, że powinien być kandydatem numer jeden, no ale zgadzam się. Tu ja akurat uważam, że Josifow większą różnicę na plus zrobi niż Konarski względem Butryna. Ciekawe nazwisko z Polski, no jest kilka, no to nawet wskazując tego Artura Pasińskiego, o którym mówiłeś, czy powiedzmy z Rajkowskiego, czy nawet Nowowsiaka, więc też jest tam kilku, czy Gąsiora, jest kilku młodych Polaków, którzy będą się rozwijali i zobaczymy, czy przekonają do siebie trenera Roberta Prygla. Więc zmiany w składzie poznaliście. Dobra, to jeszcze odejście, okej. Największa strata, okej, no to w sumie łatwy temat. Karol Butryn chyba możemy zamknąć. Tak, największa strata chyba, nie ma co tutaj się rozwodzić. Karol Butryn już wiele razy jego nazwisko padło wcześniej. Więc my już się nie będziemy rozwodzić nad odejściami, a po dżingielku posłuchacie naszych typów na nadchodzący sezon Plus Ligi. Szósty set. Cerra Tenea, Czarni, Radom. Siódme miejsce w zeszłym sezonie, w tym sezonie potencjał oceniam dość podobnie. Jest to dla mnie drużyna, która jeżeli to wszystko się dobrze zazębi, to stawiam, że to będzie drużyna no, w okolicach dolnej części playoffów. Nie wiem, czy na pewno się zakwalifikują, zresztą nie wiem też, czy Olsztyn się zakwalifikuje i nie wiem, czy Zawiercie się zakwalifikuje, trudno powiedzieć. Natomiast no, jestem pozytywnie zbudowany transferami w Radomiu, bo był taki moment w przygotowaniach, w tym pre-seasonie, gdzie wydawało się, że Radom po prostu będzie miał ten skład nieciekawy, natomiast no, oni wyczekali na rynku transferowym, poskładali to moim zdaniem interesująco i no i gdybym miał się trzymać takiego przydziału trzymiejscowego, naszego tradycyjnego, to myślę, że 7-9 to mniej więcej taką okolicę wskazuje. Okej, więc to czterech zawodników z pierwszej ligi trafiło i nawet biorąc pod uwagę to, że nie wiemy czegoś tak naprawdę po nich się spodziewać, to może się okazać, że żaden z nich nie będzie jakby szóstkowym zawodnikiem, więc pozostali zawodnicy, jacy właśnie trafili do Radomia, to dosyć pewni, ograni, sprawdzeni zawodnicy, więc tu raczej nie powinno być jakichś wielkich zawahań ich formy. Raczej trener Prygiel wie, czego się spodziewać i zawodnicy są ograni.
Czarni to byli w zeszłym sezonie jedni z najgorzej przyjmujących, bo biorąc pod uwagę wszelaką zagrywkę, byli chyba na przedostatnim miejscu, w przyjęciu flota na ostatnim i przyjęciu zagrywki z wyskoku na przedostatnim miejscu. Jeżeli widzimy, że odchodzi Michał Ruciak, a pojawia się Mateusz Masłowski, odchodzi Protopsaltis, który moim zdaniem bardzo dobrze przyjmował, a zastąpi go Lukas Loch, no to przypuszczam, że to jest właśnie ten zawodnik od przyjmowania zagrywki. Mhm. No to sądzę, że tu jakaś nie za wielka poprawa może być. Także sądzę, że może być piętą Hillesową właśnie przyjęcie zagrywki, ale licząc, że Loch będzie dawał radę, biorąc pod uwagę wzmocnienie na środku siatki, może Dawid Konarski w końcu odpali, bo po iluś sezonach może rzeczywiście tak się zdarzy. Niech będzie to miejsce 7-9, tak bym to typował. Tak, no łatwo wpaść w taką pułapkę, wiesz, porównywania, wiesz, zawodników do zawodników, a tu też chodzi o cały system gry. I faktycznie z tym przyjęciem w zeszłym sezonie nie było dobrze i to było widać zresztą, że Kędzierski raczej biegał, no natomiast no miał Butryna i miał Sandera i w pewnym momencie pamiętam, że ta gra wyglądała tak, że piłka lądowała po przyjęciu gdzieś w okolicach 3, 4, 5 metra, Kędzierski biegł, no i stawiał w sumie dobrą piłkę w tempo, no do skrzydła i sobie radzili po prostu jego przyjmujący, no więc wiesz, więc no jak z tym przyjęciem to też bywa tak, że jeżeli masz ludzi, którzy inaczej, fakt, no to może być problem. Konarski moim zdaniem lepszą skuteczność trzyma z piłek rozegranych, wystawionych, szybkich. Im dalej tak, odsiadki, no właśnie, dlatego to jest takie osłabienie będzie względem Karola Butryna właśnie. Tak. Będzie problem, jak będzie słabe przyjęcie. Tak, no właśnie, no ale no mówię, będę się trzymał swojego typu, bardziej wydaje mi się, że raczej 8-9 raczej, więc tak na pograniczu playoffów. No ale to też, no mówię, dlatego dajemy sobie ten taki bufor bezpieczeństwa z tymi trzema miejscami, bo przewidywanie tak w punkt tabeli jest oczywiście bardzo, bardzo trudne. No to chyba możemy zmierzać ku końcowi odcinka. Znaczy ku końcowi, ale może jeszcze nie powiedzieliśmy o najważniejszej sprawie właściwie, bo tak zakładamy, że ta drużyna będzie funkcjonować z Lukasem Loch, z Wiktorem Josifowem i z Brendanem Sanderem. Obstawiam, że tak nie będzie, ale pojawia się jakieś małe ryzyko, że Czarni do końca sezonu nie poradzą sobie z zakazem transferowym, który nadal ich obowiązuje i będą musieli przystąpić do rozgrywek bez swoich obcokrajowców. Precyzując sytuację, nagrywamy ten odcinek 31 sierpnia, a kilka godzin temu dostałem wiadomość, że ten zakaz transferowy nadal obowiązuje, a biorąc pod uwagę, że do ligi zostało raptem 12 dni, a zakaz ciągnie się od mniej więcej kwietnia, maja, przynajmniej w maju został on rozszerzony na poziom międzynarodowy przez FIFA-B, no to biorąc pod uwagę, ile to już trwa, a jak niedużo zostało czasu do ligi, no to można się zastanawiać, czy tam ta biurokracja cała nie przerośnie Radomian, CFU, FIFA-B i się nie zrobi duży problem. Ja rozmawiałem kiedyś z prezesem Wojciechem Stępniem, właśnie prezesem radomskiej drużyny i on powiedział mi, że mają odłożone pieniądze na wypadek, gdyby się okazało, że będą musieli, bo to chodzi o sprawę Maksyma Żygałowa, mają odłożone pieniądze, gdyby się okazało, że proces przegrają, tylko biorąc pod uwagę, że stało niewiele czasu, no to te sprawy biurokratyczne trzeba będzie przeskoczyć i po prostu może być tak, że się nie wyrobią. Widzisz, wypowiedzenie słowa biurokratyczne może być tak trudne, jak załatwienie tej sprawy ze FIFA-B może się okazać. Ale nie, to jest ciekawy wątek, no bo jednak awizowana szóstka przez nas to Kędzierski, Konarski, Loch, Sander, Josifow, Dryja, Masłowski. W zasadzie z tym zakazem transferów międzynarodowych, no to mówimy Kędzierski, Konarski, Firszt, Pasiński, Ostrowski i Bryja na przykład, tak? No to wygląda to już dużo. Zgoła inaczej. Zgoła inaczej. No bardzo jestem ciekaw jeszcze, jak to się potoczy. W sumie fajnie, że przywołałeś ten wątek. Mi o to odrobinę wypadło z głowy, no ale myślę, że finalnie, no tak jak mówisz, jeżeli mają przygotowaną kwotę, to po prostu ta kwota zostanie uiszczona i finalnie będą grać w takim składzie, jakby w swoim maksymalnym składzie, bo trudno jest mi sobie wyobrazić, że no cała ta, powiedzmy, cały wysiłek związany z zatrudnieniem tych zawodników pójdzie na marne w Radomiu. No okej, okay, więc chyba w tym miejscu możemy postawić kropkę. Jasnowidz Plus Ligi, przypominamy, zachęcamy do zabawy, pokażcie co potraficie, jeśli chodzi o przewidywanie przyszłości, w szczególności tutaj mówimy o przyszłości plusligowej, linki do znalezienia na naszych profilach w social media. Jutro kolejna drużyna, to już będzie drużyna numer 6 poprzedniego sezonu, czyli GKS Katowice, a tymczasem dzisiaj za uwagę dziękuję Piotr Złoch i Filip Kurfanty. Dziękujemy. Trzymajcie się.